za 5:07. Zaraz lecimy. Co tu się panie porobiło? Dobra, czekam na nas zastępczy motocykl. Chłopaki postanowili, że jednak zmienią mi koło, zamiast dawać mi tam inny motocykl, bo motocykl zapasowy jest, no, ale zmienią mu kółko, będzie chyba szybciej. Zaraz to pojadę dalej swoim. Nie ładnie. Nie mam nowy. Będzie sok z szyny cukrowej. Sok z szyny cukrowej pani wyciska dla nas specjalnie. Dobra, przekładają na jutro kolację. To jest chyba trzcina cukrowa, co ona obiera. Ale macie jutro, ale mamy... Nie wiedzą, że jutro to dołączą. To jest obrona. To jest to. To. O! Au! A zabolało. Aj, zary, to biora, nie? Nie dość, że sobie zrobiłem wreszcie konkretne ujęcie bawołów, to tutaj spotkałem panie na wycieczce, będziemy mieli po prostu wymianę instów i insta i wszystkich zdjęć. Jezu, jaki ja jestem spalony. No to pani zrobiły sobie zdjęcie mojego YouTube'a. Zobaczymy, jaką będą miały miny, jakby ja nagrywam urbexy, a nie tylko bawoły wietnamskie z drona. Hej, hej, hej. Spoko, ziomeczki, kolektywna wycieczka w ogóle jakaś objazdowa. Dobra. I tu chyba były te bawoły, co ja pod dronikiem, one sobie gdzieś poszły. Thank you.
nakręcimy sobie króciutki filmik, żeby pokazać panoramę. Nie no pan, jakie serpentynki. Możecie nie umierać. No dobra, tego jeszcze w życiu nie widziałem. Można byłoby stawać co kilka, 10 metrów. Zjechaliśmy z gór, zrobiliśmy sobie przerwę, tu jest jakaś fabryka, jesteśmy już u podnóża, już nie widać gór za nami. Zrobiliśmy sobie przerwę na piciu. Oczywiście sok z trzciny cukrowej, ale ten jest troszeczkę bardziej gorzki, ale nadal jest rewelacyjny, nie? Zaangażowałem kolegę, żeby mi naprawił okulary. I tutaj mamy jakiś warsztat w ogóle. W miejscu, w którym się zatrzymaliśmy. Oczywiście flaga na Gdańska. Powiem Folk jakiś warsztacik. Będzie słuchane. Ach, to jest cały mix. Trochę wcześniej, dobra. Z ziomeczkiem i pozwolił mi zapuścić muzę. Ach, bo oni to uwielbiają. A karaoke! Nie! Ale ja nie umiem. Ja nie umiem śpiewać. Wylałeś mi. Nie, nie, ja nie umiem śpiewać, nie, nie. Ale nie też. Oni też, oni to mają. Nie, on chce, żeby zaśpiewał, nie? Generalnie to nie jest źle, nie? Okay. Słuchaj, mają tutaj E5, rund 9.2 i 9.5. Pewnie mają standardowego Gizla też 005 bez właśnie. No 20 500 są te. I 24 5 było. 22, pewnie. A to za 9.2, a za 9.2 jest 23.5. Aha. Dojechaliśmy, meldujemy się do hoteliku Ocean Breeze. A normalnie, a tutaj nasze bagaże przyjechały. To jest chyba restauracja, a tam mamy Pacyfik. A, siema, siema! Teraz proszę Państwa, idziemy sobie przez teren, ale będę pokazywał odbicia, żeby nie było. Tak, otwieramy sobie to, to już jest otwarte. Jest otwarte, czy jest otwarte. Wychodzimy i proszę Państwa, mogę sobie wyjść na plażę z domku i popatrzeć sobie na Pacyfik, albo się w nim wykąpać. I tak wygląda nasz resorcik, natomiast jeżeli gardzicie Pacyfikiem, to zaraz przy moim tym pokoiku jest podświetlany baselik. Proszę bardzo, zaraz będziemy testować. Hello, Fog! Hello! Dobra, kolega jednak postanowił, żeby nas zaprosić. Tak wygląda kuchnia. Szybko, zanim pani się skapnie. I tak wyglądają toalety. Cegła zajęte. To jest do tego. Ej, stary, po prostu. No nie. Czekaj. Trzeba się jeszcze zobaczyć kuchnię. No, kuchnia wygląda tak jak... Jednak to nie jest ocean spokojny. To będzie Morze Południowochińskie tak naprawdę. Jesteśmy w wiosce Murali, a to jest jeden z ładniejszych, jaki znalazłem. Thank you.
A, więc to są owalne łódki do kręcenia się. Nie wiem, czemu zbudowali okrągły, ale niech im będzie. Zwiedzamy sobie świątynię Danang. Część już szedłem. Zaraz wchodzimy do jaskini. O, to jeszcze będziemy biegli do góry. No więc tak wygląda wejście na górę. Jesteśmy na szczycie w świątyni wśród marmurowych skał. Ręka już mi się trzęsie tak, że nie widać nawet stabilizacji mojego noga. Tu sobie pan ziomek mnich pogrywa. Jesteśmy troszeczkę niżej w ogrodzie odpoczynku. Przyjechaliśmy do hotelu. Ten motocykl, który jest. Jutro zwiedzamy most z tymi dłońmi. Tam jeszcze mamy jakąś rzeczkę, która jest troszeczkę zabrudzona. Główna brama. Lobby. Ten hall. Jest i basenik. A tu jest wersja dla pań, które mają wersję dziureczki na kiteczki. Jestem w raju, momenteczkę. Jakie śliczniuśkie! Dobra, 7 500 000 wietnamskich dongów możemy mieć elektryka tego typu. Bardzo ładne. Natomiast skuterek produkcji wietnamskiej. Tak myślę, po prostu jakąś podrugą, to jest jakiś CX, nie wiem, nie ma żadnego tego. Kosztuje, proszę pana, to będzie już 16 000 000. Co jest bardzo tanio. 16 000 000 dongów. Z ulicy zeszliśmy sobie w bramę. Tu jest coś zamkniętego, ale tu już widzę, można sobie dalej przejść. I najlepsze jest to. I tam jest jakiś murek. I tu też jest jakiś murek, jakaś budowa. Tu są jakieś rowery. Ciekawe mi to, tylko przez ten gorszcz nie ma opcji, żeby się po prostu przebić. Nie? Tam też jest coś dalszego. Jakiś ten
mamy widoczek z okienka, jesteśmy troszeczkę na przedmieściach. I teraz jak ładny hotelik tutaj z tej strony ładnie wygląda, wystarczy spojrzeć troszeczkę w dół. Tak, i już mamy, proszę Państwa, tak właśnie wygląda. Tak wygląda Wietnam troszeczkę z góry, jak to oni mają pobudowane. Ale ta miejscowość i tak widzę jest troszeczkę turystyczna. To sobie fok kichał, tak wygląda przy rzece Hoi An. O, widać po prostu, widać, o tutaj widać, że to powiem. Tak, i tak wygląda sobie na przykład mość. A co to tutaj nam wyrosło? Co to tutaj jest? Zeszliśmy z głównej trasy. Teraz chodzimy do mniej uczęszczanej trasy. Gdzie oni poleźli? Oczywiście musiała gdzieś... O, dobra, idą tam. Tak wyglądają właśnie boczne uliczki. W Hoi An jest mega cicho. Jeżdżą skuterki, ale jeżdżą sobie. Może sobie bezpośrednio, o właśnie, do komuś do domu. O, tak właśnie. Wejść, no sobie mieszkają na luzie. O, na ulicy wcinała restauracja. Ale siema, siema. Trochę prześwietlone, zobacz, podjedźmy bliżej. Spróbuj mi nagrać. No jak mąka taka pszenna, lekko kurzkawa. Trzeba się przełamać. Ale co to jest? To jest jedwabnik. Smakuje jak fasolka. Fasolka. Kolacyjka. Wycinamy jedwab... Co to było? Jedwabniki? Tak wygląda restauracja. Tu jest małe potomstwo. Hej, hej! My siedzimy sobie tu. Widna lodówka. Recepcja. Kuchnia wygląda tak. Panowie, panie. I tam jest chatka. Hey Fok, say hi to my friends. Hello my friend. Hello. To jest nasz główny przewodnik, który zarządza całą resztą. A tu mamy najbardziej imprezowych ziomków. Dzielnica chińska. Mamy restaurację. Po drugiej stronie też mamy restaurację. Dzielnica chińska to jest nocny market, tak zwany. Nocny rynek.
nieco bardziej cicha dzielnica chińska. Tu mamy pana, który się nazywa Kazimierz Kwiatkowski. Przyjechał do Wietnamu, zajął się renowacją starych świątyń i budynków. I ma pomnik postawiony z wdzięczności. Making movie. What is vodorost? Cha rồi, mấy lá đẹp quá, đẹp quá. Tăng đường. Chị thơm mà bắt đi.
ma... A tu mamy księżycowy zamek. Co tu jest? Co King Kong? Cái này em anh là bảo tồn rồi, nó bảo tồn đấy. Cái này giữ được cái này là kinh khủng, đúng mỗi cái chỗ xung quanh cái này nó có cái rồi. Cái cây ngay bên cạnh cái này rồi, chẳng cái em nói cả cái đổ xuống nó đổ xuống cái mình đi cái đường ngoài khách còn trong đấy, các mẹ nó phải xin biết story không? Nó hết khách. Nhân viên nó khắc chặn hai đầu ngay. Tôi sẽ bung kia. Tôi nghĩ là tôi sẽ bung kia rất vất vả này. I to samo tu. A to może być skała. No i lepiej. Zatem oni chơi trong đường. Bắt nhau đường vào trong này thì chắc cũng hết đường về. Em trên mạng xem bản đồ cái nắng này nó bé tí thôi nhé. Nguyên khai, nguyên sơ. Và đây là view. Đấy, dắt nhau ở đây là mình chẳng quay nữa. Pani Grodowina. A tu są same jakieś pnącza, aż do samego, do samej linii. Ładnie, proszę Państwa, mamy piwniczek. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. O, bułeczki jakieś będziemy. A nie, 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 to jest. Bánh bao đây. Jechaliśmy na kolację. Mamy tutaj ten, panie krabiszcze. Jakiś duży. Dobra, czekaj, zaraz z nim pogadamy. Można? Nie. Oj. Będzie nie za tyle jedzenia. O! Panie go zapłacić, stary. Ja wiem. O, panie go za wąski podnosi. O, ja te nie. Te. One chyba są łagodne, ten. Mam nadzieję. Malutka przerwa. Na... Zrobimy sobie smoothie. Ej, fajne mają te klatki do robienia smoothie. Tam są jakieś restauracyjki. I oczywiście olbrzymia, okrągła łódeczka do pokonywania fal. Chińskie lampiony. Bo to jest chyba dzielnica chińska. Zobaczcie, jak to wszystko jest zrobione. Ja wiem, że to kiczowato, ale i tak ładnie to wygląda. Chciałem pogadać z ziomkami. Dzień dobry. To są jakieś... Aha, to są te tygrysie krewetki. Dzień dobry. To są nie tygrysie krewetki, jeszcze jakieś inne. O, tam jest konkretny ziomek. A tu są kolesie, żeby się nie pozabijali. Mamy krawiątka. Proszę Państwa, siłka na świeżym powietrzu. Oczywiście flagi pojednania chłopsko-robotniczego, lampiony, tak, i ciężary zrobione z betonów, nie? I pan sobie po prostu tutaj tyra. W towarzystwie oczywiście restauracji i zejścia na Morze Południowochińskie to będzie chyba. I okrągła była ryba.
Mamy piękną restaurację, że zamówiliśmy sobie wyjątkowo pizzę. Proszę Państwa, za Pani powiedziała do toalety, proszę Pana, tędy będę tak się filmował, żeby... O, sprayuję sobie. Żeby to było tak, że po prostu niby coś sobie. Dzień dobry. Uuuu. Co masz ten? Dobra. A tak wygląda kuchnia. A tak wygląda.